Cześćko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować najnowsze kosmetyki Vicky Gabor. Ale zanim zaczniemy, to mam do przekazania bardzo ważną wiadomość. A mianowicie, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczko, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z testowaniem! Na wstępie omówimy sobie opakowanie, a mianowicie jest to malutkie, zgrabne pudełeczko. Jest całe złote, połyskujące w takim złotym lustrze. Oraz całe jest w napisach Vicky Gabor ID oraz Ingrid Cosmetics. Na odwrocie szybko przeczytajmy sobie, co jest napisane. A mianowicie, podkreśl swoje usta magicznymi lip gelami od Ingrid Cosmetics Vicky Gabor ID. Żelowa konsystencja doskonale je nawilży, a migoczące drobinki sprawiają, że będziesz błyszczeć niczym gwiazda. Zestaw zawiera 4 subtelne kolory, dzięki którym wyczarujesz najmodniejszy makijaż. No dobra, no to sprawdzamy. I otwiera się w taki oto sposób. Mamy tutaj 4 15-ml błyszczyki. Zobaczcie z bliska. Gitara. No to zaczynamy w takim razie od pierwszego, brązowego. Jest on, tak jak widzę, bez brokatu, taki ciemniejszy nudziak. Następnie jest różowy z drobinkami brokatu, taki nie to bez koloru, no ale jednak żółty się wydaje. Również z drobinkami brokatu oraz złoty, brązowy z drobinkami brokatu. Ok, więc zaczynamy. Okej, okay. Jeżeli chodzi o design błyszczyków, to są naprawdę bardzo kozackie, eleganckie. Na przodzie, tak jak widzimy, nie mają błyszczyki podanych nazw, są po prostu to Vicky Gabor ID. Natomiast na odwrocie są jak najbardziej podane. Okej, okay, więc tutaj testujemy jedynkę, cute. I również mamy informację z tyłu na błyszczyku. Lip gel to prawdziwy hit prosto od Vicky Gabor Ingrid Cosmetics. Lekki i nawilżający, o idealnej konsystencji żelu, z zatopionymi drobinkami błysków, perfekcyjnie podkreśli twoje usta. Okej, okay, dobra. I otwieramy błyszczyk. Pachnie na maksa czekoladowo. O jacie, jak taki karmel wręcz, no mega. Przepięknie. Dobra, ale sprawdźmy, jak prezentuje się na ustach. Ale oczywiście zanim się pomaluję, to jeszcze muszę wspomnieć, że zakrętki są naprawdę świetne. Złote, bardzo fajnie fitują z całym błyszczykiem. No powiem wam, że naprawdę bardzo podoba mi się ta kolekcja błyszczyków pod względem designu. Design adekwatny do opakowania, to też jest spoko. Ale teraz sprawdźmy, jak błyszczyk prezentuje się na ustach. Błyszczyk prezentuje się naprawdę bardzo kozacko. Chociaż powiem wam szczerze, że na wstępie to już go tak nawet delikatnie skreśliłam, ponieważ nie jestem zwolenniczką bardzo ciemnych, brązowych błyszczyków ani pomadek. No, jakoś nie za fajnie się w nich czuję, ale do tego się chyba jednak przekonam. Bardzo fajnie fituje z moją bluzą, makijażem oraz chyba tym tłem. Spoko to wygląda. A czy ma smaczek? Niezbyt czuję. Bardziej czuję zapach. Zdecydowanie. Nawet po prostu jak mam usta pomalowane, to ten zapach naprawdę nieźle się unosi i czuję go przy każdym słowie. Mega. No to lecimy z kolejnym błyszczykiem. Okej, okay, jako drugi błyszczyk przetestujemy różowy. I nazywa się on Barbie. Okej. Okay. I czy na odwrocie również jest to samo napisane, co na brązowym? Lip gel to prawdziwy hit prosto od Vicky Gabor Ingrid Cosmetics. Lekki i nawilżający o idealnej konsystencji żelu z zatopionymi drobinkami błysków. Perfekcyjnie podkreśli twoje usta. Okej, okay, dobra, czyli mamy napisane to samo, co na brązowym. Natomiast zauważyłam, w tym nudziaku nie mamy drobinek błysku. Więc trochę słabo, że jest taki niedopracowany ten produkt wszędzie. Na każdym błyszczyku jest napisane to samo na odwrocie. Natomiast przy tych trzech to by się zgadzało, ponieważ rzeczywiście one mają te drobinki błysku. No ale ten brązowy już nie ma. Chyba że może im po prostu z zatopionymi drobinkami błysków. Nie wiem, co autor miał na myśli. No, w każdym razie ja to interpretuję jako brokat, a nie po prostu błysk jako błyszczące. No bo w sumie jednak każdy błyszczyk jest błyszczący. No ale zatopione drobinki błysku, no to raczej w tych. Dobra, lecimy dalej. I odkręcamy Barbie. Jest tutaj bardzo ładny zapach. Arbuz. Moim zdaniem jest to arbuz. Dobra, ale sprawdźmy, jak prezentuje się na ustach. No, mega glossy. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale po prostu nie wygląda tak jak w opakowaniu. Wręcz chromowany. Mega. No jest to rzeczywiście Barbie. Ja nie czuję się za dobrze w tym kolorze. Na początku jak go nakładałam, to był taki mega intensywny fiolet, no ale po prostu go więcej nałożyłam, ale po rozprowadzeniu jednak jest taki mocny róż, no i jeszcze nie podoba mi się to, że tak bardzo dziwnie się mieni. Naprawdę starałam się to równomiernie rozłożyć, no ale przez to, że też jest końcówka taka, a nie inna, to bardzo ciężko jest to rozprowadzić. Jednak nie jest to pędzelek, a jest tylko i wyłącznie plastik z dziurką. A zresztą nie pokazałam wam końcóweczki, więc za chwilkę to zrobię. I nie wiem, czy ten efekt dziwny jest przez to, że może niedokładnie rozprowadziłam ten błyszczyk, gdzieś jest większa warstwa, a gdzieś mniejsza. Może tak dziwnie odbija to światło, ten chrom. A może po prostu ten błyszczyk jest taki dziwny. W każdym razie jakoś nie za dobrze się w nim czuję. Okej, okay. I teraz spójrzcie, jak wygląda końcówka.
Ja nie przepadam za taką końcówką. Uważam, że za dużo produktu się wtedy marnuje, ponieważ wiele błyszczyku się wtedy też wylewa. No jednak ciężko jest skontrolować, jak się malujemy, ile błyszczyku się wylało, no bo dopiero jak przesuniemy, to nagle się okazuje, że wow, full poleciało. Więc wolę to raczej dozować pędzelkiem. Ok, lecimy dalej. Jako trzeci błyszczyk przetestujemy żółty, delikatnie taki blado-żółty. I jest to Lollipop numer 3. I na odwrocie również jest napisane to samo, co w tych pierwszych dwóch. Dobra, więc otwieramy. Malina, truskawka. Dla mnie jak taki truskawkowy Chupa Chups. Ale sprawdźmy, jak prezentuje się na ustach. No jest złoto. Okej, no powiem wam, że coś nietypowego, ponieważ pierwszy raz testuję błyszczyk z drobinkami złota. Zazwyczaj to miałam albo błyszczyk po prostu przeźroczysty, albo błyszczyk z chłodnymi drobinkami. I czy to było srebro, czy to była biel, ale w każdym razie te drobinki były z chłodniejszych kolorów. No a tutaj powiem wam, że no coś nietypowego. Na początku to takie trochę dziwne dla mnie było, ale jednak po dłuższym namyśle stwierdzam, że pasuje to do moich makijaży. Ponieważ ja zazwyczaj rozświetlacze mam złote, cienie mam złote, więc wszystkie moje makijaże są w ciepłym odcieniu. Również mam złotą biżuterię, więc jednak jest to świetne uzupełnienie złotych makijaży oraz złotych outfitów. Super. Jako czwarty i już ostatni błyszczyk przetestujemy z drobinkami brązu złota. No, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Jest to błyszczyk numer 4, Glitter Baby. No to otwieramy. I tutaj też czuję karmel. Dokładnie taki sam zapach jak w tym pierwszym błyszczyku. Ale sprawdźmy, jak prezentuje się na ustach i może ten zapach się nieco zmieni. Okej, testujemy. No, mega intensywne złoto. Coś x razy mocniejszego niż Lollipop, błyszczyk numer 3. Ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, jak bardziej rozprowadzę ten błyszczyk na ustach. Co do zapachu, to jeszcze sprawdzimy i porównamy dokładnie te dwa błyszczyki. Okej, tu jest ewidentnie karmel. A ten w porównaniu z tym jest stuprocentową czekoladą. Na maksa jest tutaj czekolada. To jest ewidentnie karmel. Jest to delikatnie taki palony karmel. Wiecie, no jak karmel po prostu. A co do odcienia, to jest to naprawdę x razy mocniejsze złoto niż ten numer 3 Lollipop. Dokładnie. To jest mega glossy, nietypowy, błyszczący, złoty błyszczyk. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, no ale sami widzicie. Jest to najmocniejszy złoty błyszczyk, jaki w życiu testowałam. Dosłownie. Kochani, tym oto sposobem przetestowaliśmy wszystkie 4 błyszczyki od Vicky Gabor oraz Ingrid Cosmetics. Koniecznie napiszcie w komentarzu, który błyszczyk wam podobał się najbardziej. Bo moim zdaniem najfajniejszy był ten, który w sumie na początku skreśliłam. A mianowicie ten brązowy nudziak. Mega zaskoczenie i na pewno będę go używała. W szczególności z tą brązową. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cinco. Piąteczka!